Wyjeżdżając na urlop, zawsze mamy problem co z roślinami. Możemy poprosić oczywiście sąsiada, sąsiadkę, żeby podlewała, przychodziła do nas codziennie, ale są urządzenia na rynku, które pozwolą nam zadbać o te rośliny. Czy to domowe rośliny, czy też rośliny na balkonie, gdzie możemy zbudować bardzo prosty sposób instalację, która będzie opiekowała się podczas naszego urlopu roślinami. Nie każdy na tarasie przewidział na balkonie kran z ujęciem wody, natomiast są urządzenia, są to niewielkie mocy pompki, które są w stanie pobierać wodę ze zbiornika i podczas naszego urlopu nawadniać rośliny na tarasie. Podobną instalację możemy zbudować w domu. Jest to wtedy instalacja taka tymczasowa. Skupiamy wszystkie rośliny w jednym miejscu, w jednym pomieszczeniu i budujemy instalację, która będzie opiekowała się tymi roślinami. Jeżeli chodzi o wielkość pojemnika, powinniśmy zwrócić uwagę, ile zużywamy codziennie wody na podlewanie tych roślin i po prostu pomnożyć tą ilość przez ilość dni naszego urlopu. Budowa instalacji jest bardzo prosta. Są schematy, jest instrukcja obsługi. Każdy na pewno sobie z tym poradzi bez żadnych dodatkowych narzędzi. Instalacja przeznaczona do skrzynek balkonowych na taras może być stałą instalacją. Nie tylko podczas naszego urlopu może opiekować się tymi roślinami, ale przez cały sezon. Mamy wtedy gwarancję bardzo regularnego nawadniania i wtedy efekt będzie najlepszy. Natomiast jeżeli chodzi o instalacje domowe, jest to jeszcze prostsza instalacja w budowie, ale jest to instalacja przeznaczona do budowy w trakcie naszego urlopu. Później ją po prostu skręcamy. W przypadku automatycznej konewki przeznaczonej do roślin doniczkowych, do roślin w domu, możemy nawodnić maksymalnie 36 roślin jedną automatyczną konewką. W przypadku konewki do skrzynek balkonowych mamy w zestawie 25 kroplowników, ale spokojnie możemy dołożyć drugą taką ilość, czyli 50 kroplowników taka pompka może zasilać. Wszystko jest też uzależnione od wielkości tarasu. Przy mniejszych tarasach tych kroplowników może być więcej, przy większych tarasach, gdzie mamy większe odległości, kroplowników mniej. Zawsze można zadzwonić do producenta i poprosić o poradę w przypadku danego schematu rozmieszczania roślin, jakie rozwiązanie wybrać. Trzeba pamiętać o kilku rzeczach, jak na przykład to, żeby rośliny domowe były wyżej niż pojemnik. Unikniemy wtedy takiej sytuacji, gdzie po cyklu nawadniania woda samoczynnie wypłynie z tego zbiornika, więc ustawiamy rośliny na ławie, na stole, a zbiornik powiedzmy na podłodze. Jeżeli mamy do czynienia z instalacją, gdzie mamy donice na przykład na tarasie ustawione na równym poziomie ze zbiornikiem, to trzeba pamiętać o tym, żeby pierwszy kroplownik był bezpośrednio nad zbiornikiem, będzie działał jako taki zawór odpowietrzający, który po prostu zabezpieczy przed samoczynnym wylaniem się wody ze zbiornika.